co on chce, co on, ona chce, czyli wasza osoba ukochana, co ta osoba ukochana od was chce. Zobaczmy sobie dzisiaj odpowiedź na to pytanie. Witam wszystkich serdecznie, wszystkich kochanych subskrybentów i oczywiście moich nowych widzów. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania mojego kanału oczywiście i na wróżby indywidualne, jeśli potrzebujecie. Wróżby indywidualne można nabyć poprzez e-mail, także napiszcie mi e-mail, mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku pod filmikiem i w komentarzach. Zapraszam. Wtedy na podstawie waszych dat urodzenia, zdjęć, konkretnych pytań do kart zobaczymy, wejdziemy kartami Tarota lub Lenormanda lub cygańskimi kartami w głąb waszych problemów i zobaczymy, przyjrzymy się, jakie są rozwiązania, odpowiedzi kart na wasze konkretne, osobiste pytania. Dobrze, teraz kochani, zaczynamy naszą wróżbę. Co on, ona od ciebie chce? Tutaj dzisiaj mam dwie talie rozmaite. Pierwsza talia to nasza ukochana talia Tarota Światła i Cieni. Natomiast druga talia, którą dzisiaj proponuję, jest karta, talia kart cygańskich. Wybierzcie sobie grupę, która wam odpowiada, karty, które lubicie, lub po prostu obejrzyjcie dwie grupy, czyli dwie talie kart. Może one coś dopowiedzą do waszego problemu lub dadzą wam jakąś wskazówkę, jakiś impuls do myślenia. I zaczynamy od grupy pierwszej, czyli od kart Tarota Światła i Cieni. Co osoba ukochana od ciebie chce? Brakuje mu czegoś emocjonalnie. Nie ma spełnienia emocjonalnego. Jest tutaj zakochany. Ta karta Króla Kielichów mówi oczywiście o takich osobach, jeśli ta osoba wasza ukochana jest pod znaku raka, skorpiona lub ryb, to tutaj ta osoba myśli o was, jest, myśli o uczuciach, jest emocjonalnie zaangażowana, zakochana być może nawet i myśli, że brakuje mu czegoś tutaj emocjonalnie, jest z tego powodu też smutny i myśli o tym, co się skończyło, o jakichś związkach swoich, które się skończyły, rozważa jakby, czy jest szansa budowania czegoś nowego, być może z tobą. Pięć kielichów to smutek, żal, strata, rozpacz, rozczarowanie, wspominanie, melancholia, pasywność po czymś, co minęło i po prostu niemożność zobaczenia tego, co jeszcze jest, tak? Co jeszcze ewentualnie tu można zbudować, uratować. Nie widzi ta osoba tego, ponieważ rozpacza, jest smutna. Także tutaj cztery, wow, pięć, same kielichy. Król kielichów, dziewięć kielichów, pięć kielichów, cztery kielichy, wow. Cztery kielichy to też smutek, rozczarowanie, apatia, samotność, wybór, który jest ciężki dla tej osoby, strata, czyli tutaj rozpaczanie po stracie czegoś i melancholia, tak, żal. Także tutaj ta osoba, nawet jak tutaj los podsuwa wręcz tej osobie jakąś nową szansę, to nie widzi ta osoba tej nowej szansy, którą jesteś być może ty, tylko rozpacza za tym, co się zakończyło, co minęło. I żyje jakby przeszłością, a nie przyszłością. I to jest cała problematyka tej karty. I tutaj mamy pięć kielichów i cztery kielichy po sobie, czyli dwie karty dużego smutku, żalu, rozczarowania, straty, tak? Jakby apatii, tego totalnego smutku po stracie, czy rodziny, czy jakiegoś, nie wiem, partnerstwa. Ale ta osoba myśli o nowym początku, jest karta głupca, czyli zaczynamy wszystko od nowa i tutaj jakby chcemy to podjąć to ryzyko. Chcemy zamknąć za sobą stare projekty, stare sprawy, stare związki, stare małżeństwa i zacząć
od nowa, pomimo to, że emocjonalnie jest jeszcze trudno, boimy się tego ryzyka, boimy się, że upadniemy, ale ta osoba chce zacząć coś od zera i chce jakby zejść z tych starych spraw, starych blokad, wyjść z tego i zacząć zupełnie coś nowego, zacząć nową historię swojego życia. 10 buław. 10 buław to koniec właśnie starych spraw, jakichś aktywności i tutaj aktywnie dążenie do czegoś nowego, tak? Zaczęcie czegoś nowego. No ale w przełożeniu kart 4 miecze dla grupy pierwszej. 4 miecze to oczywiście potrzeba odpoczynku, regeneracji, by poukładać racjonalnie swoje sprawy. By poukładać wszystko od nowa. Jakby tutaj ta osoba myśli na poziomie głowy, na poziomie intelektualnym, odsuwając wszystkie emocje i uczucia, co dalej, co ma zrobić. Czy zacząć relację z Tobą, czy zaangażować się. Co ma ta osoba właśnie dalej zrobić, nowe plany. Musi mieć jakby dystans, spokój, by odpocząć i poukładać wszystko od zera, o czym mówi tu głupiec, tak? I zejście z tych blokad, zejście z tych starych spraw, wyjście z tego i zaczęcie czegoś na nowo. No nie ukrywam, że jest tu dużo smutku, niespełnienia emocjonalnego, żalu. Jakby ta osoba żyje jeszcze przeszłością. Nie może wyjść z przeszłości, z tego, co zostało u niej zakończone, ale jest gotowa budować coś nowego. Potrzebuje jednak czasu na poukładanie swoich spraw. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam teraz grupę drugą. Grupa druga to karty cygańskie. Tutaj mamy sprawę wierności. Czego chce ta osoba od Ciebie, ta osoba ukochana? Chce tutaj wierności. Być może ma jakieś złe doświadczenia. Chce wierności. Tutaj jest sędzia, czyli nie wiem, ta osoba jest może po rozwodzie, czy po wyjaśnieniu jakichś spraw chce wyjaśnić, może jakieś sprawy tutaj. Chce być szczęśliwa, chce być wesoła, chce by szczęście było, radość, tak? Radość tutaj w tej relacji, w tym związku. Po prostu radość, taniec, szczęście, pozytywne emocje, pozytywne wibracje, energie. Ta osoba chce być szczęśliwa, chce wyjaśnić tu wszystko lub jest po rozwodzie, tak? Bo tutaj widzimy kartę sędziego i sądu, sprawiedliwości. Czyli ta osoba może po jakichś, nie wiem, turbulencjach chce być znowu szczęśliwa, zadowolona, radosna. Ale jest tu jakiś problem do przegadania lub wyjaśnienia, problem związany z wiernością. Ta osoba chce stabilności. Stabilności w związku, stabilności w jakiejś relacji z Tobą, osoba pytająca. Myśli ta osoba intensywnie, tu mamy gedanken, czyli myśli, tak? Myśli, namyśla się, rozważa, analizuje i chce szczęścia, ale jest ta osoba bardzo zazdrosna. Tutaj mamy kwestie, dwie ważne. Kwestia wierności, być może nie wierzyć, nie ufa ta osoba, czy jesteś wierna, chcę z Tobą to wyjaśnić i tutaj duże poczucie zazdrości, czyli wierność, zazdrość, takie są dwa tematy, które jakby ze sobą też tutaj współgrają, tak? W przełożeniu kart mamy wdowca, czyli śmierć rzeczywiście jakiegoś innego związku, małżeństwa, które tutaj było sądowo może już rozważone, rozpatrzone. Ta osoba chce być znów na nowo szczęśliwa z Tobą, osoba pytająca, ponieważ Ty pytasz. Chce być szczęśliwa, ale ma problemy, jeśli chodzi o wierność i zazdrość. I tutaj myśli
Czy można zbudować z Tobą coś stabilnego, by być szczęśliwym? Ale wierność i zazdrość to jest bardzo duży jakiś temat, który wychodzi. Także zastanówcie się, czy Was to dotyczy. Wszystkiego dobrego życzę dwóm grupom i do usłyszenia już wkrótce, kochani.